każda nowa technologia i te, które my mamy do dyspozycji, z jednej strony bardzo nam ułatwiają pracę, a z drugiej strony są pułapką. Pułapka, która polega na tym, że wszystko staje się łatwe, że możemy ujęcie powtórzyć nieskończoną ilość razy, bo to tylko czas nas ewentualnie ogranicza, natomiast kiedyś taśma filmowa, która była bardzo ograniczana nam. To samo jest z takimi elementami bardzo prostymi, jak podgląd na planie, który używamy, że reżyser fantastycznie, że może kontrolować cały obraz, ale w pewnym momencie niebezpieczeństwo polega na tym, że może on stracić prawdziwy, intymny kontakt z aktorem, że zaczyna kontrolować, czy kamera drgnęła, czy nie drgnęła, a nie to, co naprawdę aktor ma nam do przekazania. Natomiast jeżeli chodzi o rozpowszechnianie, to dokonał się cud po prostu. To, że możemy w internecie znaleźć, odgrzebać coś, co chcielibyśmy zobaczyć, a co jest nieosiągalne już w kinach. To, że możemy się przejrzeć dokonania twórców, do których często nie mieliśmy dostępu i o tym słyszeliśmy tylko. To wszystko jest. To wymaga wielkiej dyscypliny, ponieważ możliwości tak się rozszerzyły, że jeżeli bez dyscypliny, bez skoncentrowania będziemy to używali, to się robi papka. Natomiast wymagania są większe w stosunku do oglądającego, do widza. Wybierz to, co jest dla ciebie ważne. Nie daj się wciągnąć w taką właśnie papkę, która w internecie jest zawieszona, a my w niej dopiero musimy znaleźć to, co dla nas jest ważne.